no to tutaj obok tej, do tej dziewczyny, co wodę odkręca, to do tej, co pije ją. Hej! Hej. Potrzebuję takiej kobiecej opinii. O Jezu, no dawaj. No czy jest ładne paznokcie sobie zrobiłem? Tak. Ładne? Nie wiem, na jaki kolor jeszcze pomalować. Nie maluj, pędzę ci nie powinni malować. A, w ogóle tak dziwnie, bo dzisiaj wstaję i nagle dwa palce mam. I o co tu może chodzić? Nie wiem. Ja w Czarnobylu byłem dwa dni temu, to myślisz, że przez to? Nie wkręcaj. Nie, no nie wkręcam, tylko naprawdę, zastanawiam się. Dobra, nie biorę udziału w takich rzeczach. Nie? Ładne paznokcie masz. Też zastanawiam się, czy takie by mi pasowały, jak myślisz. Pasowałyby mi takie? No, czy takie paznokcie by mi pasowały? Nie wiem. A gdzie robiłaś? Nie wiem, czy pan wie, Włochy. No, Włochy, taki półwysep. Nie, w Warszawie, taka dzielnica. W Warszawie? To w Warszawie Włochy są? Nie uczyli się? Tak, można, można. Mokotów? A, to ja nie wiem, bo ja to przyjezdny, bo ja wczoraj z Czarnobyla przyjechałem. Tak dziwnie się ludzie jakoś na mnie patrzą. Nie wiem, o co chodzi, jakby mutacja jakoś przeszedł czy coś. Wiem, że to wszystko będzie działać, a ja nie wiem, o co chodzi, nie zadziałało chyba. A ile, przepraszam, ile pan Dawek przyjął promieniowania? No właśnie nie wiem, to bardzo dużo było podobno. Miała... Jeżeli pan chce zostać promieniowany, skażony radioaktywnie, to powinien pan przebywać dokładnie w źródle promieniowania radioaktywnego. To oznacza, to nie będzie żadnych zmian tego typu jak pan. Zmiany radioaktywne są w środku, czyli powodują rozkład całego organizmu, ale w bardzo powolnym czasie. To może potrwać 30 lat, 40 lat. A mi to tak od razu się stało, to ja nie wiem, ja wstałem i przez... Albo jest pan magiczny, albo miał pan po prostu, jest pan dobrym aktorem. No, no to pewnie magiczny jakiś. Czyli magiczny, widzi pan. No, raczej magiczny. Ja nie miałem szczęścia, może nie szczęście studiować chemię, broń chemiczną. Tak? ABC, jak chcę coś wiedzieć, to... A, no to może się właśnie coś dałem, bo ja nie wiem dlaczego tak... Ej, przepraszam, hej, wiesz może która godzina? Godzina? 14.15. A, 14.15, dziękuję. Przepraszam, wiesz która godzina? Przepraszam! Matka, ale mnie pan wystraszy. O, wie pani może która godzina? Przepraszam? Tak? Która godzina? Pół do trzeciej. A, to dziękuję. Sorry, you know what time is it? No. Time? No, no. Przepraszam. Hej. Ale pan strasza. Godzinę tylko chciałem się spytać. Biegu, ty wiesz może, która kolanie, godzina? Nie. Aha, okej. Okay. Ale fajnie zareagowałaś, ja tak patrzę, taką mam rękę. Wygląda jak prawdziwa? Powiem ci, że na pierwszy rzut oka owszem, ale jak się dotyka, to czuć, że to jest guma. A, czuć. Dobra, ale jak fajnie zareagowałaś. Gdzie masz to przyczepione? No tutaj mam tak do końca. O, ostro. Tak sprawdzam. Zobacz sobie mój kanał. No to jest, nie wiem właśnie, w Czarnobylu byłem ostatnio i tak. Okay. Kiedy to się stało? No dwa dni temu. Wstaje nagle taka przez ręka. Dwa dni? No. A co w szpitalu powiedzieli? No, nie, właśnie nie byłem w szpitalu, jeszcze boję się, że może mi odetną rękę. No właśnie pan, pan w szpitalu nie był? A po co? To tak no, praktyczne jest, bo tak ludzie jakoś ustępują miejsca bardziej, nie wiem, czy to przez tą rękę, czy jak. Ale to od razu trzeba iść do szpitala, proszę pana, myślę, że to nie, nie, pan nie. A mogę zdjęcie wolno zrobić? No, no nie wiem, ale to co, ręka jak ręka, no trochę nie, to większa. Jest normalna ręka. Jak nienormalna ręka? Normalna. Jest normalne w ogóle, że pan jeszcze do lekarza nie pozwala. Nie idę, bo ja nie będę płacił. No tak, tak. I pani pozwala na takie zachowanie? No to się to dwa dni temu, co on zrobić. No właśnie. Ale to do szpitala nie poszliście? No i on był, znaczy twierdzi, że był, ja nie wiem czy on był. To pani tak nie dopilnowała faceta, czy był szpitalu? Boże, a co będzie pilnować? Jakbyśmy razem ze sobą mieszkali, to może byłoby mi łatwiej. Właśnie, ale ja nie chcę zamieszkać, bo nie chcę po mnie zmywać. Wy jesteście chorzy, no na głowę, nie? Chorzy. Tak? Pan, panie, idź pan stąd, nie przeszkadzaj. Psychole. No. Rękę ma. No, ale ma. Super, super zareagować. No, taki film nagrywamy. Parę sekund twoich reakcji możemy użyć? Tak, oczywiście. Okej, okay, super, to tam zobacz sobie. To... Ty tylko... Chłopaki, wiecie, może tu jakiś dermatolog jest blisko? Dermatolog?
Coś mi się z ręką stało i nie wiem, może wy wiecie, o co tu chodzi. Ja nie wiem. Nagrywa. Tam kamera, tam kamera. Dziewczyny, wiecie może, gdzie tu jakiś dermatolog jest, albo jakiś lektor? W Luxmedzie w Mariocie. A, tutaj, bo coś mi się z ręką stało i nie wiem właśnie, o co chodzi. Dzisiaj rano wstaję, dwa dni temu byłem w Czarnobylu. I... Nie wiem właśnie, co mi się stało, nie wiem do to. O co chodzi, jak to wyleczyć? Czy to jest uleczalne? Tam na którymś piętrze, to tam trzeba iść zapytać. Ja tutaj? Myślę, spoko, tak. Samo zejdzie. Samo zejdzie, tak, tak poczekaj. No pewnie, po co będę po lekarza ganiał, wydawał pieniądze, skoro wszystko samo się wyleczy. A i szpitalnie. A pani wie może, o co to chodzi? Bo... Nie wiem. Nie wiem, o co. Podobno nic od tego Czarnobyla, nic się miało nie stać, a tu nagle... No nie wiem. Dobra, tak naprawdę nagrywałem taki film z nieukrytej kamery. Właśnie mi. Ale fajnie zareagowałyście. To zobaczcie sobie mój kanał od razu. Brzoza TV i Lukas TV. Nie wiem, gdzie jest Brzoza. Brzoza gdzieś poszedł. O, zobaczcie. Dzięki. Super. Co to się panu stało w rękę? Nie wiem, właśnie tak wczoraj wstałem i nagle... Dzień dobry. Proszę panią, coś mi się w rękę stało. Potrzebuję jakiejś maści albo leku. Nie wiem, o co tu chodzi. To znaczy, pyta pan o obrzęk, tak? Nie, no takie palce mi się zrobiły po prostu. Miałem taką rękę jak ta. Staje nagle tak. Do apteki? Do no tak. Do szpitala trzeba jechać. Do szpitala? Oczywiście. Chyba żart jakiś. Nie, no jak to żart? Żartuję. Nie, naprawdę. Wczoraj taka ręka, dzisiaj taka. Nie wiem, szybko co. Do szpitala trzeba szybko jechać. Szybko, no, pojadę. Trzeba sterydy podać szybko prawdopodobnie. Aha, sterydy. Ale coś się panu stało? No nie, po prostu poszedłem spać. Jak i zwykle. Pan z taką ręką? No tak. Zjadłem to, co zawsze. Może zawołamy ratownika tak. I szybko na pogotowie. Proszę. Nie, dobra, pani nie woła. Nie, pan poczeka. To jest żart jakiś. No tak. Bardzo... Nie, no bo pan ma sztuczną rękę chyba. No, pani nie woła, no tak. Ale wie pan, co można zawołać dosyć. To tak? Jest naprawdę głupi żart. Niech pan jedzie z tym na pogotowie, to z panem zatańczą. No dobra. Dobra. Ale, no nie widzisz, że są trzy palce. Ja od razu się zorientowałam, że jesteś nie halo. I pan się tak uśmiecha. No tak, uśmiecham się. Myślałem, że pani ale też się uśmiechnie. To pan sobie teraz nam zaparkuje? Tak. Czy... No tak, chciałem tylko. A! Do mnie tak. Pani nie ściąga! O, widzi pan. Przecież to można krzywdę sobie zrobić. No jak, a pani widziała? Sercem, tak jak ja, to ja już mam no, ciśnienie podniesione. A to ciśnienie. Jak do mnie byś przyszedł do sklepu, to bym cię do kosza na śmieci włożył. Proszę pana, ale czemu pan w taki sposób? No czemu nie? No tak po prostu, chciałem rozweselić pani. Myślę, że pani cię uśmiechnął, nie, czy my coś? My się przestraszyliśmy, że panu się coś dzieje. Koleżanka dzwoniła już po pogotowie tutaj. To dobrze, to przepraszam panią bardzo, nie wiedziałam, że pani tak zareaguje. Myślę, że pani się rozweseli. Był ktoś z pacjentów o chorobie serca. Powiem panu naprawdę. No jak, no ale to przecież podnoszę zawsze adrenalinę, a nie. Ale no tak, ale jak też ma wysokie ciśnienie. U osób no to wysokie. Przebiegliśmy stąd, bo ja teraz podniosę ciśnienie tak, że normalnie się wyskoczy. Dobra, to idę. Dobra, idzie Leska w koszuli białej. Cześć, słuchaj, cześć. Pomalowałabyś mi paznokcie? Nie. Nie tak szybko, na jakiś kolor. To było spoko nawet, nie? Taką minę zrobiła, takie... Przepraszam, to słoiki są? Takie tak. Duże? Może też bym takie kupił, jakbym do Warszawy przyjeżdżał, to w dwa bym brał wszystko. A no, to dopiero jest. No. Ekonomia. No właśnie. Każdy porządny słoik musi być swoim. No dokładnie, i to takie dwa duże. No, nie no, to tak dwie ręce, no na tej dzień właśnie. A tak to ładować te całe pudła, to na co to? To dobry pomysł. Tak. Nie, to jest chyba na rączki. Przepraszam, panie mogłyby mi pomalować paznokcie? Ojej. Naprawdę. Tak. Ja, ale to ja. Nie są te stery. Ja nie? U mnie w mieście to kasa jest na początku, a tu wszystko na opak jest w, tym, w tej Warszawie. Pierwszy i ostatni raz jestem. Wszystko, ludzi w cholerę. Jeszcze taka kolejka. Jezu, co to w tej Warszawie się dzieje? W końcu trzeba do swojego miasta wrócić. To tylko tak w Warszawie jest. Panie, u mnie w mieście by się tak nie stało. Ta Warszawa to jest zupełnie inny stan życia, z tego co ja widzę. Panie, ja pierwszy raz w życiu w kolejce to więcej niż 5 minut stoję. U mnie to jest 3 minuty, ludzi wszędzie jest pełno. To jest tylko w Warszawie, wszędzie pełno ludzi, tłoki. Ja tu pierwszy i ostatni raz w tym mieście jestem.
prostu nie podoba, tak? Słucham? Nie podoba tu, myślałem, tłoki pani w tym mieście. To jeszcze to jest mało ludzi, tak? Za godzinę to mam. Pani, wszędzie, a tu na każdej dzielnicy, u mnie to tu w dzielnicy jest tyle ludzi, co u mnie w mieście, pani powie. To jest luz tutaj u nas. Tak? To to luz? To ja współczuję, ja jadę do domu, wracam i już w życiu tu nie wrócę. Hej, macie chwilkę? A zależy na to. A wiecie, bo jestem taka nowa i szukam nowych znajomych tutaj. Co wy na to? Marta jestem. Daniel. Hej. Fajna łapka. Hej. Siłowni. Marta. Skupłaś. Dzięki. Dzień dobry. Manikur męski też u państwa można zrobić? Bo ja chciałem właśnie, mam rękę do zrobienia, do pomalowania. Tylko to trzy palce to jakoś musi być tanie, prawda? No bo pięć to byłoby drożej, prawda? Tak? Da radę jakoś pomalować na one kolorki? Cześć! Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Cześć. 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 A! Dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy. No dawno. Nie znamy się. Jak się nie znamy? Nie. Poznaliśmy się ostatnio. Na wycieczce razem. No możliwe, tak niewyraźnie mówiłaś. Na Ukrainę razem jechaliśmy. Nie. Ty jechałaś tam do Kijowa, ja do Czarnobyla. No i co? Nie wiem, tak na wycieczkę. Chciałem sprawdzić, czy to prawda, że to promieniowanie coś zmienia w człowieku. Kto nagrywa? Nie, nie znam człowieka. Nie znam człowieka, nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem. Zostaniemy słodką parą? Nie. Żeśmy tak razem za rączkę chodzili. Co? Ja nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem, a tu wapę sprzedaje. A ten pan ma coś z ręką, nie tak? Nie, ja byłem w Czarnobylu po prostu dwa dni i coś mi się takiego zrobiło, ale nie wiem o co chodzi. Może ty wiesz, jak to wyleczyć. Prawdziwa moja. Nie wiem, jak to wyleczyć. Dwa dni temu byłem w Czarnobylu i po prostu jakaś mutacja mnie musiała przejść. Nie wiem właśnie, jak to wyleczyć. Wstaję rano i nagle coś mam z ręką. Może ty wiesz, jak to wyleczyć? Nie wiem. Kremy jakieś masz? Nie mam. Tak ciężko coś. Kajem papier, nożyce możemy zagrać. Zobaczymy, czy się uda. No to zagramy. 3, 4. A? Dobra, jeszcze raz. 3, 4. Aaaa, wygrałem. Ciak, ciak, ciak. To randka będzie. Randka będzie? Tak, teraz wygrana randka. Kamień, papier, nożyce. A jak kto wygra? No ja wygrałem. Już wygrałem teraz, bo aha, okay. 1-0, ty miałeś papier i nożyce. Więc idziemy na randkę. Chodzi? O co chodzi, powiedz się. A, takie nieśmieszne filmy nagrywamy. Tak? No, dam ci to. Takie, o. Lubimy rozbawiać ludzi po prostu. Zobacz sobie. Ale ja chyba nigdzie nie będę, co? No może przez parę sekund. A co, nie chcesz być? No, jak już to przez parę sekund, ale zobaczymy później. Czyli to nie prawdziwa ręka. Prawdziwa. Wyrosła mi dwa dni temu. A jak myślisz, wygląda na prawdziwą? Co jest z niej nieprawdziwego? Wszystko. No przecież mam odciski nawet. Tu masz dwa palce i tu masz dwa palce. Nie, to jest jeden palec i drugi. No. Hej! Cześć, słuchaj. Pomalowałabyś mi paznokcie? Nie, ty też. Nie tak szybko. Ciach, ciach, machnąć. Też. A, szkoda. Hej dziewczyny! Pomalowałabyście mi paznokcie? To nie mamy czasu teraz. Dzień dobry. Pomalowałby mi pani paznokcie? Nie, nie pomaluję panu paznokcie. Hello. Hello. What do you think about my hand? It's nice color? Yeah. Nice? Yeah. Oh. Very nice. Oh, thank you. I'm going to date tonight. Oh. Yes. You okay. Going? Oh, you have a date? Yes, I have a date. Oh, okay, with nice girl and I wanna look nice, you know? Yeah. Yeah. Oh, sure, sure. Sure. So. That's great. I love your hair. Oh, thank you. I think it's really awesome. Thank you, thank you. Where are you from? States. Oh, States. Yeah. Great, great. Where are you from? Poland. No. Yes. In Poland we have
hand with yes. three fingers, you know? Yeah. Yes. Is only this? In Poland. Yeah. Yes, it's real. Look. Is it real? Yes, you can touch. Oh, no, look. It's not. So, have a nice day. Mysz Staniu, tam naprzeciwko. Cześć. Hej. Mogłabyś mi pomóc pomalować tutaj paznokcie, bo ja sobie tak sam nie daję rady. Wiesz co, nie umiem malować paznokci. No ja właśnie też nie, no ale widzę, masz pomalowane. Tak, ale ja mam przez kogoś, także... Nie, bo mi ci samemu ciężko. Może tak... ktoś inny pomaluje. Nie wiem, no myślałem, że ty właśnie mi pomalujesz. Nie umiem. To pierwszy raz nie nauczysz się. Będę twoim modelem. Na mnie to się jest, będziesz słuchaj, uczyła. To jest, mówię ci, ja nie umiem siebie pomalować, także... A. Tak... Hej. Wolna niedziela, to już wszyscy przychodzą. U mnie w mieście to wiadomo, jeden dzień to zrobi zakupy kilka dni wcześniej. U mnie to w mieście to są łapki na cały te. A tu w Warszawie wydziwiają, o, jedna osoba siądzie, tu dwie osoby, tam jedna. Ja nie wiem, co to za miasto. Dobrze, że już wyjeżdżam z niego, bo już szlak trafia. Kolejki, kolejki, tłumy wszędzie, wszystko chamskie to. Nawet ławek nie potrafią zrobić. Ale tu kasę za to zostanie? Jestem nowa. Szukam znajomych, ty jesteś taki zajebisty. Siema. Prawie na zasadę będzie fajnie. Okej, piona. Hej. Widziałem, tak. Zepsułeś wszystko! What the f***? Co pan Brankelczyk zapytał się kogoś? No, byłem w Czarnobylu i mutację taką przeszedłem. Premieniowania. A, no, naprawdę? Naprawdę. O kurde. No, tak po prostu. Tak czasem mi się w ogóle robi, wstaję rano i po prostu mam takie palce złączone. Łączą mi się taka mutacja genetyczna. No i nie wiem, dlaczego to się tak robi. Nie na mój stan takie rzeczy. Co, dobra impreza była? No. No właśnie, taka... Nie wiem, nie rozumiem tego, dlaczego się tak robi. Czasem jest normalnie, czasem nie. Czasami na przykład dwie głowy wyrastają. No. Czasem jakieś inne rzeczy. To jest dziwne, bo tak po prostu mi się robi. Tak mam jakąś wadę genetyczną, że różne rzeczy mi się trafią codziennie. Raz właśnie ręka, raz noga, raz bez jednego oka jestem, raz mutanta się zmienia. No to nie wiem dlaczego, tak po prostu. Dziwne to, ale to... Tak jakoś już się ciekawe, przyzwyczaiłem. Przyzwyczaiłem się już od tygodnia. Chłopaki, może wy wiecie, jakaś choroba mnie dopadła. Wczoraj wstaję, przedwczoraj wstałem i nagle ej, taka kurwa, ręka. Co ty masz, ty? No, taka mi ręka się zrobiła, nie wiem o co chodzi w ogóle, jak to wyleczyć. Jakiś śmiechu warte, nie? Ale nie wiem, ja nie znam gościa. Nie wiem o co ja chodzi. Nie znam gościa, ty. Nie wiem o co chodzi, dlaczego tak... Ja wiem o co chodzi. O co chodzi coś? Ja wiem. Bo jestem inteligentnym człowiekiem, genetycznie. Dzień dobry, proszę panią, ja chciałem jakoś maść, bo no wczoraj wstałem i coś mi się z ręką wstało i nie wiem o co chodzi, tak nagle miałem normalnie wyglądające, a tak nagle mi takie palce. Ale ugryzło pana coś? No tak chyba, nie wiem, to przez sen ewentualnie. No miałem taką rękę jak ta. Wstaję no rano do lekarza i szybko. Do lekarza trzeba. Mhm. Dobra, to idę. To dziękuję za radę. Ej, ja widzę, że masz ładne paznokcie, może mi też byś pomalowała. Znam cię. No to właśnie, to po znajomości tani jakoś. Nie. Nie, sztywne tak. Hello! Szukam pierścionka tak na moje palce. Coś, żeby się znalazło. Może pani coś znajdzie.
niestety niczego większy nie rozmiar. Widzę. No, takie zmutowane. No tak troszeczkę właśnie widzę.